Ale na przykład Cassiowi jest to kompletnie nie w smak, on też właśnie jak Don ten, Casio jak się tu. zgadaliście, no będzie, że on nie będzie się z nikim zgadywał, on po prostu idzie po pas. A, Casio. Ale w jakiej wadze? No właśnie chodziło mu o pas Marcina. Aha! I czyli potem ja z Casio w razie bym musiał się bić? No ja nie wiem, Casio powiedział, że mu to nie w smak, że on będzie szedł i proponował walkę w razie czego. Pozdro Casio. Pozdro. Nie, no zobaczymy jak wyjdzie. No akurat wiesz, fajnie się zawiązują te przyjaźnie Fame ma, więc... No fajnie, że wiesz, że dochodzi do walk coraz bardziej sportowych, Casio też jest na ogromnym poziomie. No zobaczymy jak to wyjdzie. No. A teraz nie jesteś Kubańczykiem, tylko są teraz na sportach walki. Dochodzi do konfrontacji w MMA Kubańczyka i Don Casio. Kto wygrywa? Więc wiesz, no to dziwne pytanie zadaję, no bo to i tak nie... Kaniowski jak to słysza, Kaniu to jest dobra morda. Jak już tutaj buduje konflikty, Kaniu, a wy jak myślicie, napiszcie tam u Kania w komentarzu, co myślicie o takiej walce. Chociaż do niej prawdopodobnie nie dojdzie, bo my z Kubańczykiem się lubimy. Bonkers, pozdrowiam wirus Ratajtonegus 5 zł. Bonkers, dzięki byczku, pozdrawiam. Nie dam, nie można wcielić się w rolę trzeciej osoby, to nie, więc no ja za to tak Kubańczyk opowiada, czy wygrałby z na zasada jak K1 MMA? No nie wiem, no mordo, no nie mam pojęcia, no ja bym... Podchwytliwe pytanie. Ja, no podchwytliwe, ale co, no ja ci mogę tyle powiedzieć, że ja bym dał siebie wszystko, Casio też na pewno z siebie wszystko, no nie, ale wiem, nie wiem. Dyplomatyczny Kubańczyk. Ale wiesz, po co mam zaczepiać czy coś, ja nie jestem z tej nie, strony, to nie zaczepki, no. To nie zaczepki, Casio by zrozumiał. No ja wiem, przyznamy się. Bo to ciekawe pytanie, bo nieraz je właśnie słyszę. Kto by wygrał moim zdaniem, czy Kubańczyk, czy Casio? Nie wiem, nie mam pojęcia. No ja wam powiem, że myślę, że... ale Kaniu jak podpuszcza. Najlepiej sami ocencie w komentarzu, jak myślicie. No na pewno jakbym miał walczyć, to bym wolał z Marcinem Malczyńskim zawalczyć o pas. Nie mam nic ani do Kubańczyka, ani do Marcina, ale no na pewno bliżej mi do Kubańczyka niż do Marcina Malczyńskiego. Jak mam system, a całe moje życie jadę systemem zero-jedynkowym, no to lepiej by mi się walczyło z Marcinem Malczyńskim, bo on by lepiej się zmotywował do kogoś, kto jest mi obojętny w sumie. Bo Marcin Malczyński jest mi obojętny. Dzięki wielkie za wywiad, byku. I cóż, powodzenia w przygotowaniach i w treningach. Jasne. Dzięki bardzo, pozdro. Dobra.